Dziś zaczniemy konstruować robota. Obejrzymy filmy. Najpierw wspólnie, raz, później parami będziecie je oglądać we własnym tempie. Odlutujecie diodę, opornik i czarny przewód. Oglądając, zrozumiecie dlaczego. Rozgrzej te dwa pady i wyciągnij diodę. Ciągnij. Gotowe. Wyciągnęłam diodę i upadła mi. Trzeba zdjąć jakieś 1,5 centymetra izolacji z każdej strony. Nie idzie. Już. Złamałyśmy płytę główną, więc teraz trzeba wyciągnąć resztę. Wyrzucimy to i już. Bo to i tak była przykrywka, przecież jej nie potrzebujemy. Właśnie, że tak. Obejrzymy następny odcinek i dowiemy się, co robić dalej. Mamy trochę za dużo przewodu, więc zabezpieczymy go taśmą. Pomogło. Doskonale. Gotowe. Chyba źle przykręciłyśmy. To jest dioda. Będzie migała. Nie wiem, do czego to. Ja też nie wiem. A jak wygląda? Jak jakiś robak. Może to procesor do komputera. Jaka jest zasada? Zawsze nosimy okulary, żeby nic nie wpadło do oka. Pokazujemy im, co robić. Nabierają pewności siebie. Gdy im się uda, są z siebie naprawdę dumni. Cieszą się z pokonania przeszkody. Pomożesz mi? Tak. Obejrzyj filmik. To następny etap. Bardzo dobrze. Świetnie to wygląda. Obejrzyj filmik. Zobacz, jak podłączyć przewody. Ten leży numerem do góry, a ten do dołu. Jak powinny leżeć i dlaczego? Jak biegną przewody? Biegną tędy. Jeśli połączymy te elementy mostkiem, co się stanie? Przykryjemy styki dla przewodów. Którą stroną powinny być do góry? Doskonale. A jaka powinna być odległość? 7 centymetrów. Prowadząc przewody do silniczków, niektóre zostawcie proste, niewygięte. Pętla musi być skręcona i naciskać na styk na silniczku. Tego drobiazgu można nie zauważyć na filmie. Ponownie obejrzeli fragment o skręcaniu przewodu. Nagle jeden krzyknął: już wiem! I sam wygiął przewód jak trzeba. Przewody już wciągnięte, więc teraz... posklejaliśmy wszystko. Teraz podłączymy przewody. Mocno dociśniemy. Wszystko jest za luźno. Chyba będziemy musieli przyrutować. Albo przykleić na gorąco. Przykleimy wszystko na gorąco. Powinno być dobrze. Za szerokie do tego otworu. Wymyśliłyście, jak to rozwiązać? Tak. Pokażcie jak. Świetnie było obserwować, jak kombinują po swojemu. Kilku uczniów nie zdejmowało izolacji samodzielnie. Znaleźli kogoś do pomocy. Podwykonawców. Wysługiwali się innymi. Kreatywni. Dziwiłem się. Nie umiecie zdejmować izolacji? A co było do tej pory? Inni robili to za nas. I chcieli tej roboty. Obopólna korzyść. Dzieci rwały się do pomocy. Daj, ja to zrobię. Kończą dosłownie na wyścigi. A potem robot nie działa. Mają nauczkę. Oby zrozumieli, że coś nie działa, bo się nie przyłożyli. Wielu jeszcze nie miało okazji uczyć się samodzielnie, odpowiedzialnie. Zawsze ktoś patrzył im przez ramię i mówił: źle, popraw. Dobrze, że dziś się odsunęliśmy.
Czasami aż mnie korciło, ale... Rób, co chcesz, zobaczymy, co wyjdzie. Nauczyciel w tobie chce spytać, sprawdziłeś? Nie wolno, ani słowa. Ponownie oglądali filmiki. Bardzo mnie to ucieszyło. Widzisz, co zrobił? Dużo samokontroli. Dobrze, że oglądali. Skończyliśmy już robota. Izolacja zabezpiecza, żeby nie przepływał prąd, a przewodnik właśnie przewodzi. Myślałem, że będzie łatwiej, ale się myliłem. Dobre. To wyzwanie. Tak, ale fajnie się budowało. Co poradzicie dzieciom, które nie robiły jeszcze robotów? Starajcie się bardzo. I nie śpieszcie się, bo coś spaskudzicie. Na bank. Wygląda inaczej. Co zrobiłyście? Był poziomo, a my ustawiłyśmy go w pionie. Super. I wszystko lepiej pasuje? Tak, i można położyć płasko. Dobra robota. Jest napisane, zrobiliśmy obwód z przełącznikiem. Co to jest obwód? Musimy zdjąć izolację, żeby zewrzeć obwód. Kiedy naciśniemy przełącznik, zamknie obwód. Przyciśnie blaszkę, która zwiera obwód i może go też otworzyć. Wyskoczyło. Gdzie powinno być? Gdzie mają być czarne przewody? Po środku. A dlaczego? Bo te przewody są ujemne, a te dodatnie. To są przewody zasilania. Mówią robotowi, co robić. Chyba, ale nie wiem. Dobrze, to już mamy. Co dalej? Wystające części przewodów, na przykład żółte, izolacja, to są oporniki, więc kiedy zewrzemy obwód, elektrony nie przepłyną. Nie będzie zwarcia. Nic się nie przepali. Ale czasami to idzie tak i wtedy... Głupia sprawa. Wcześniej pokazywałem i działało. Wypróbujcie przełącznik. Dioda powinna się zapalić. Do czego służy przełącznik? Oprócz włączania? Przełącznik nie działał. Ciągle był włączony. Przylutowaliśmy go w złym miejscu. Powinien być tutaj, a my przylutowaliśmy go tu. Działał, kiedy były tu przewody, ale potem nie chciał rozłączać. Przełącznik działa. Zwiera obwód. Kiedy tu jest otwarte, to nie działa. Lód to stopiony metal i skleja metalowe elementy. Przewodzi prąd, bo to metal. Tak może być? Nasz nie chciał się trzymać. Ścisnęłyśmy, ale rozpadł się. Teraz jest dobrze, wszystko się trzyma. Sterownik silniczka kontroluje prędkość i kierunek obrotu, jak szybko obraca się wirnik i w którą stronę. I kończy program. Coś nie gra. A działało. Błagam cię, robociku. Jest dobrze. Patrz. Zobacz, udało się. Odpadło kółko. Straciliśmy kółko. Co się stało? Oderwało się kółko i wypadła dioda. No, pięknie. Trzeba zacząć od nowa. Wklejam i nic się nie zmienia. Powinien się kręcić. I walczyć jak rycerz Jedi.
Nie. Dlaczego? Macha tarczą. Gdzie moja tarcza? Jakbym miał skrzydła. Co to było? Patrz, jak fajnie. Świeci. Ustabilizowaliśmy go. Kończyliśmy go dzisiaj, ale jeszcze dobrze nie działa. Trzeba nad nim popracować. Będzie dobrze. Jasne. Podziękowania dla Wiki, Kami, Karen, Shiny i rodziców, którzy umożliwili to przedsięwzięcie.